Fort 31 Święty Benedykt. W roku 1853 rozpoczęto budowę umocnień na Krzemionkach. Fort 31 powstał jako murowana wieża o średnicy 38 metrów i wysokości 15 metrów. Głównym materiałem konstrukcyjnym była cegła, wapień i piaskowiec. Ten ostatni był używany do drobniejszych elementów jak parapety czy detale konstrukcyjne. Na parterze obiektów znajdowały się m.in. pokój komendanta, wartownia, areszt, magazyn amunicji i kuchnia. Pomieszczenia te były jednocześnie stanowiskami obrony bliskiej. W każdej z kazamat znajdowały się trzy strzelnice dla broni ręcznej. Na piętrze umieszczono główne uzbrojenie fortu. Znajdowały się tutaj stanowiska dla armat. Ponieważ w czasie budowy obiektu używano broni czarnoprochowej, to starannie zadbano o wentylację pomieszczeń bojowych. Komunikację między piętrami zapewniała klatka schodowa. Jej dusza umożliwiała pionowy transport amunicji, luf armatnich i lawet. Woda pitna była magazynowana w podziemnej cysternie, gdzie dostawała się przez system piaskowo-żwirowych filtrów. Przed Wielką Wojną fort był już przestarzały i traktowany był jako obiekt zaplecza, pełnił więc funkcję koszarowo-magazynową. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne zabezpieczające obiekt. Natomiast w momencie przygotowania tego materiału nie została jeszcze wypracowana koncepcja dotycząca docelowej adaptacji.